Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś klucz obu porannych rozmów jest taki. O ósmej z hakiem, w czterech oczach, władza rządowa, czyli pan odpowiada na pytania o to, jak rządzić będzie w regionie w 2017 roku, a pół godziny potem w poglądach i o sądach mówi o tym samym władza samorządowa. Czyli najpierw wojewoda Czubak, potem marszałek Buła. Ale zanim zapytam o plany, muszę spytać o pańskie wrażenia z wizyty u głodujących dobrzeniaków. Tą wizytę złożył pan wczoraj wczesnym rankiem w Nowy Rok. Dlaczego? Jak pana przyjęto? I co pan im zaproponował? Na wstępie, panie rektorze, chciałbym przede wszystkim życzyć wszystkim słuchaczom Radio Opole i mieszkańcom naszego regionu wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Oby ten rok był lepszy od poprzednich. Dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia, samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i również w życiu prywatnym. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, bo odbieram to także osobiście i odwdzięczam się życzeniami od Radio Opole. Niech się panu dobrze rządzi. Dziękuję uprzejmie. Co do wczorajszego przyjazdu, od kilku dni byłem w kontakcie telefonicznym z przedstawicielami gminy Dobrzeń Wielki, którzy sygnalizowali, aby zapraszali, aby pojawić się u osób, które podjęły ten protest budowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Wiedziałem również o tym sytuacji, która się wydarzyła, kiedy przyjął tam pan prezydent Wiśniewski, bo też tam był wcześniej. Opowiedzmy o tej sytuacji. Po prostu tam go skrzyczano, opluto i bardzo źle przyjęto. Policja musiała Musiała interweniować. No szkoda, tak się skończyło. Ale to mówię, to był taki dla mnie sygnał, że trzeba naprawdę te nastroje nadal troszkę kontrolować i uspokajać. Rozmawiałem również z księdzem biskupem, też byliśmy w kontakcie telefonicznym. Podjęliśmy decyzję z panią wojewodą, że w ramach dobrego gestu, pierwszą sprawę, jaką podejmiemy w nowym roku, i nieważne, że nowy rok, nieważne, że niedziela, pojedziemy do tych osób, aby od tego zacząć naszą służbę w roku 2017. Tak symbolicznie po prostu. Byliśmy tam gdzieś w godzinie po godzinie 7 rano. Także w trzech sprawach. Przede wszystkim odpowiedzi na zaproszenie. Może ściszymy go. Proszę wyłączyć. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie osób, które nas zaprosiły. Po drugie, z takim wnioskiem, aby odstąpić od tego protestu w imię bezpieczeństwa, oczywiście zdrowia tych ludzi. I jak zostało no i to oczywiście, przyjęte? Aby przystąpić do rozmów o to, co też byliśmy proszeni. Po rozmowie, która trwała około tam 15-20 minut, powiedzieliśmy jedno, że jesteśmy gotowi na rozmowy. Powiedzieliśmy, że również, że wstępnie byliśmy mówieni na wtorek z przedstawicielami gminy, z radnymi. Zmieniliśmy tę datę. Spotykamy się już dzisiaj. Na prośbę oczywiście głodujących. Spotkamy się dzisiaj, można powiedzieć, na neutralnym terenie i przystąpimy do rozmów. Ale mówię, dla mnie najważniejsze jest to, aby ci protestujący przerwali ten protest, no bo chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o zdrowie przede wszystkim. Czy ten wasz gest przyjął się, spotkał się z jakimś ciepłym przyjęciem, czy wrogim? Ja przyznam, że czytałem komentarze na stronach wspierających głodówkę na Facebooku i one potraktowały wasz przyjazd nieomal jak najście o świcie grupy specjalnej ABW w kominiarkach na twarzy. Tak zostało to przedstawione. To znaczy się, no przykro, że takie rzeczy są, też takie komentarze są na tych portalach społecznościowych wypisywane. Ja nie rozumiem
w czym jest problem, żeby przyjechać do głodujących o każdej porze, bo przecież są tam przez cały czas, przecież nie wychodzą. Przyjechaliśmy o godzinie 7.15, więc to nie było gdzieś o 4, o 3 rano, nawet nie o tej 6, tylko właśnie specjalnie pojechaliśmy o 7.15. Dobrze wiem, że wiele ludzi, którzy pełnią swoje obowiązki, no, w tych godzinach już pracowało, mimo że niedziela, mimo że Nowy Rok. Nie uważam, że to była aż taka wczesna pora, czy najście. Przede wszystkim powiedziałem, były trzy cele tego przyjazdu. Odpowiedzieliśmy na zaproszenie. Nikt nas nie zapraszał na konkretną godzinę, konkretny dzień. Po prostu proszono, żebyśmy przyjechali. Więc przyjechaliśmy w niedzielę, w Nowy Rok, powiedziałem, po to, aby symbolicznie rozpocząć te urzędowanie w tym roku od właśnie spotkania z głodującymi. A resztę jest w intencji pan bardzo jasno wytłumaczył. Przerywam, bo czas ucieka. Oczywiście. Chciałbym, żebyśmy przeszli do meritum, czyli do planów. Jakie są główne plany administracji rządowej na Polszczyźnie na Nowy Rok? No przede wszystkim reprezentowanie rządu i realizacji zadań rządowych i to, co będzie... Które są najważniejsze. Właśnie, tak jak mówimy, no w ten rok 2016 jakby zakończyliśmy, podsumowaliśmy, że ten rok był przede wszystkim rokiem pracy dla społeczeństwa, dla Polaków. Te wszystkie inicjatywy ustawodawcze, te wszystkie programy, które zostały wdrożone i oczywiście będą sukcesywnie realizowane w latach następnych. Zakończyliśmy ten rok kilkoma działaniami, obniżenie wieku emerytalnego. A Nowy Rok? Proszę. A Nowy Rok? A Nowy Rok. No przede wszystkim. Od czego zaczniemy? Ja myślę, że teraz już czas jest na bezpieczeństwo zdrowotne i na rozwój gospodarczy. Pan premier Morawiecki stworzył tę strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Myślę, że powolutku będziemy ją wdrażać w życie. Kilka zadań zostało już podjętych, ale myślę, że efekty będziemy już widzieć w roku 2017. Ale... Skoro mówi pan o rozwoju gospodarczym, to nie sposób nie wspomnieć o Odrze. No tak, ja zawsze powtarzam, że Odra, biorąc pod uwagę specyfikę... Mówię o rzece, nie o drużynie. Tak, oczywiście. Mówimy o transporcie rzecznym. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego regionu, o tych wielkich tradycjach, jeżeli chodzi o transport rzeczny, o całą gospodarkę nadodrzańską. No ja pokazałem w roku 2016, pomimo wielu wątpliwości, wielu polityków z drugiej strony sceny politycznej, że to się nie uda. Ja się powiedziałem, że to się uda. Miałem wspaniałe wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To, co ministerstwo pokazało, ile podjęło inicjatyw, jak to się pięknie wszystko zaczęło realizować, a zwłaszcza na koniec roku, czyli po podjęciu uchwały w Sejmie o przystąpieniu do konwencji AGN przez no właśnie, Polskę. Co w 2017 wydarzy się w temacie Odra? Przede wszystkim kontynuacja inwestycji, które są w planach, bądź które zostały rozpoczęte. Dobrze wiemy, że mamy tak dwie kluczowe inwestycje, takie potężne, takie jakby świadczące o tym, aby ta Odra już można powiedzieć powolutku była powolutku zdatna i bezpieczna do transportu, ale nie tylko, bo transport rzeczny, nie tylko transport, ale również, jeżeli mówię o rzece, to również bezpieczeństwo powodziowe. Przede wszystkim zbiornik Racibórz, prawda? Powiedziałem już wielokrotnie, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aby na bieżąco monitorować i informować mieszkańców, co się dzieje na zbiorniku raciborskim. Więc mam nadzieję, że już w pierwszym kwartale tego roku będę miał dobre informacje, bo wiem, na czym skończyliśmy. Został odsunięty były wykonawca, który po prostu no, totalnie zepsuł wszystko, co było do zepsucia, czyli nie te materiały, nie ta jakość wykonania robót, nie płacił podwykonawcom i tak dalej, i tak dalej. I druga sprawa to oczywiście Stopień Malczyce. Tam też są przewidziane pewne prace, aby to jest jakby drugi taki na... śluza tam śluza, będzie, tak? No tak jest, aby to też pokazać, że to jest Malczyce. Wszystko... Malczyce, tak. Więc mam nadzieję, że kontynuacja dalszych prac inwestycyjnych na samym Odrze. Ale już równolegle idziemy do tego, aby rozmawiać z inwestorami. Rozmawiać z inwestorami, czyli przedsiębiorstwami, które są nad Odrą i które mogłyby powolutku zacząć korzystać z tego dobrodziejstwa, jakie jest transport rzeczny, w celu obniżenia kosztów transportu, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania, a tym samym zwiększenia konkurencyjności na rynku, którym działają. I takie działania na pewno zacznę powolutku już na początku tego roku podejmować, aby już pokazywać te możliwości, gdzie jest szansa. Jest wiele firm. Panie wojewodo, a co jeszcze? Jakie dziedziny? Bo czas no przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Widzimy, co się stało
w Berlinie pod koniec roku. No, bardzo przykra informacja z nocy sylwestrowej, co wydarzyło się w Ełku. No, to jest przede wszystkim priorytet na 2017 roku. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to też będziemy wiele działań. Bezpieczeństwo. Jakiś jeszcze temat? No wiele, choćby z drugiej strony, powolutku zbliżamy się do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Już w tym roku rozpoczynamy szereg imprez, szereg inicjatyw, które, aby uroczyście tą rocznicę w 2018 roku po prostu przeprowadzić, aby zaznaczyć wspaniałe święto. Więc jest tych spraw dużo. Oczywiście zdrowie. Ten rok też podkreśliliśmy wieloma sukcesami, czyli inicjatywa odnośnie Wydziału Lekarskiego, lotnisko dla helikoptera, możliwość uzyskania środków na pozostawienia środków nieoddania do budżetu państwa dla naszych szpitali i tak wiele tematów. Zdrowie, bezpieczeństwo, gospodarka, tradycja. A jakaś noworoczna, osobista obietnica, postanowienie? No trudno powiedzieć, jako osobista na pewno nie odpuścimy tempa, które założyliśmy sobie z panią wojewodą. To jest zawodowa. Zawodowa. A osobista, no wytrwałości może i zdrowia. I to jest chyba najważniejsze, bo jeśli to będzie, to i tego panu życzę. Dziękuję. Moim gościem był wojewoda opolski Adrian Czubak. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.